Dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo jest jak miecz, że ono oddziela to, co jest prawdziwe od nieprawdziwego, że ono działa w naszym życiu za pomocą Twojego Świętego Ducha, że ono zmienia w naszych duszach nasze poglądy. Duchu Święty, my przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Ustanawiamy w nas Twoje standardy. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że nikt i nic nie wyprze nas z prawd, które przyjmujemy od Ciebie. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że jesteśmy otwarci na Twoje prawdy. My udrażniamy w naszych umysłach drogi przyjmowania Twojego słowa. My związujemy każdą demoniczną siłę i nie pozwalamy jej działać, wpływając na nasze umysły i emocje. Amen. Chcę dzisiaj mówić, przyjaciele, na temat głoszenia Ewangelii. Nazywam to Ewangelia według świętego Pawła. Czyli co głosić, żeby działało. Zacznijmy od Ewangelii Marka. Pierwszy rozdział, 14 werset. Jest napisane, a potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pierwsza rzecz. Skoro Jezus głosił Ewangelię Bożą, jest to zaznaczone, że głosił Ewangelię Bożą. Cześć. Cześć. Znaczy, że jest na zasadach przeciwstawności również Ewangelia nieboża. Jezus głosi Ewangelię Bożą, a więc istnieje Ewangelia nieboża. Co to jest Ewangelia? Ewangelia to jest informacja. Jakaś informacja. Mówi się, że to dobra nowina. Tak to się nazywa w słownictwie religijnym. Ale naprawdę Ewangelia jest informacją. Jakąś. No bo skoro jest zapisane, że jest to istnieje, że istnieje Ewangelia Boża. To samo sformułowanie Ewangelia. Ono nie zawiera w sobie jakiegoś odniesienia, czy jest to coś dobrego, czy coś złego. Ewangelia Boża, czyli informacja Boża. W innych miejscach czytacie w Piśmie Świętym, że jest to Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Stąd potem te teksty, że jest to dobra nowina. Już pomijam archaiczny wydźwięk takiego czegoś, dobra nowina. Ale już pomijając to nawet, to chciałbym, żebyście zrozumieli, że jest Ewangelia, że w ogóle, że Ewangelia to jest jakaś informacja. Gdzieś ktoś szedł i głosił jakąś informację o czymś. Niósł jakąś wieść, przynosił jakiś zestaw, w ogóle jakiś zestaw informacji o czymś, o kimś. W ogóle bardzo ciekawą rzecz tutaj chcę, żebyście też zobaczyli. Jest napisane, potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus. Zauważyliście, że Jezus, on nie przychodzi, gdy Jan nie jest uwięziony. Chcę teraz, żebyście zobaczyli, bo ja was troszkę będę tutaj prowadził w takim proroczym zrozumieniu tego zapisu. Ten ustęp mówiący o tym, że
Jezus przyszedł głosząc Ewangelię Bożą wtedy, kiedy został Jan uwięziony, ma znaczenie. Wróćmy do Jana. Co głosi Jan? Co głosi Jan? Kazanie Jana Chrzciciela. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać rzemyków u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Co robi Jan? Jan mówi o tym, że przyjdzie ktoś i zrobi coś. I tutaj jest tylko krótki zapis informacji, informujący nas o tym, co robi jeszcze Jan. Jan, jak napisano, chrzci na odpuszczenie grzechów. No ale co to jest, że on chrzci na odpuszczenie grzechów? Czy to ma cokolwiek wspólnego z pokutą, którą my dzisiaj rozumiemy jako wyrzeczenie się starego życia w momencie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela? Absolutnie nie. Jan mówi tutaj, w jaki sposób przeciętny Żyd, wyznający Jahwe jako Boga, winien żyć według zasad określonych w 10 przykazaniach i w kilkuset przepisach rabinistycznych. I kończąc swoją wypowiedź o tym, jak należy żyć, gdzie wcześniejsze zapisy mamy takie, kto ma dwie szaty, niech jedną odda, wy żołnierze nie zabierajcie więcej niż musicie. Czyli Jan potępia zło, a głosi dobro. I mówi, nie czyńcie zła, czyńcie dobro. Kończąc zaś swoje wypowiedzi prostujące wypaczenia związane z prawem mojżeszowym, Jan mówi, za mną idzie mocniejszy niż ja. No, przecież on tutaj występuje jako postać reformatora. No, kimże jest ktoś mocniejszy niż reformator, zmieniający, jakby przywracający porządek prawa? No jest to ktoś, kto wychodzi poza system prawa. On tu głosi, że przyjdzie Mesja. Żydzi rozumieją jego poselstwo. Więc Jan mówi o tym, że Mesjasz ma się zjawić. Potem go aresztują i co się dzieje? Zjawia się Mesjasz. I tutaj dopiero jest zapisane, że on, ten Mesjasz, głosi Ewangelię Bożą. Jaką on głosi Ewangelię? Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo, opamiętajcie się, wierzcie Ewangelii. Mówi cztery rzeczy. Ja w ogóle dzisiaj będę was zachęcał do tego, żebyście być może przebudowali taką podstawową przestrzeń Ewangelii, ewangelizacji waszych duszy, która jest położona. Jezus, on głosi Ewangelię Bożą. Przede wszystkim, co mówi Jezus? Wypełnił się czas. Czyli to, że on tam jest teraz, to on mówi, to jest ten czas. To jest ten czas. Posłuchajcie rzeczy numer jeden przy głoszeniu Ewangelii. Potem sobie to rozłożymy na drobniejsze części. My, głosząc ludziom Ewangelię, stajemy w tym samym miejscu, w którym jest Jezus. Stajemy przed nimi i mówimy tak. Wypełnił się czas, dlatego że mnie spotkałeś. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Twoje głoszenie Ewangelii jest związane z tym, że kiedy ty
Zaczynasz głosić Ewangelię. Postawiasz człowieka przed ostatecznym faktem w jego życiu. Oto w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Ty nie opowiadasz o tym, że przyjdzie Mesjasz. Później ja wam powiem, jak to się składa w określoną całość. Na przyszłym spotkaniu być może zrobimy sobie trening z tym związany, bo to jest bardzo istotne. On mówi, że wypełnił się czas. Oto dziś jest ten czas. Teraz jest ten czas. To, co mówię do ciebie teraz, jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu. Nic ważniejszego nie ma w twoim życiu. Po drugie, on mówi, przybliżyło się królestwo. Co to znaczy, że przybliżyło się królestwo? Jezus mówi tutaj, że fakt, że on tu jest, świadczy o tym, że do tych ludzi, do których on mówi, przybliżyło się królestwo. On siebie określa jako królestwo. Siebie. Ja chcę was zachęcić do bardzo ważnej rzeczy, do tego, żebyście zrozumieli, że Ewangelia jest związana z wami, nie z Jezusem. To jest grube. To się nie opowiada o Jezusie tutaj. Ja staję w Jezusie przed tobą teraz. Ja cię w ogóle nie zachęcam, żebyś przyjął jakąś historię. Ja chcę, żebyś przyjął moje słowa. Nie mylę się. Przybliżyło się królestwo do ciebie. Spotkałeś mnie na swojej drodze. Jak ja ludziom u nas uczyłem w Warszawie głosić, ja mówię, będziecie wychodzili na ulicę i będziecie mówili do ludzi, wystaw mnie na próbę. Teraz! Nazywam się tak i tak. Wystaw mnie na próbę. Jeśli nie ma we mnie Boga, nie będzie działała moc. Chodź. Chodź do mnie. Przyjdź do mnie. Rozumiecie? Ja tak głosiłem kiedyś na Starym Mieście. Mówię, wypełnił się czas. Przybliżyło się do was królestwo. Stoję przed wami. Nazywam się Artur Cyroński. I jest we mnie Chrystus. Słuchaj moich słów. One są zbawienne dla ciebie. Potem szedłem i była grała muzyka. I siedziała taka kobieta na wózku inwalidzkim. I ona miała porażenie mózgowe od dziecka i trzymają facet z tyłu. Podszedłem do niej, mówię do niej tak, wierzę w to, co powiedziałem, ona mówi tak, wierzę z całego serca. Ja mówię, posłuchaj mnie, położę teraz na ciebie ręce i wstaniesz z tego wózka. Zgadzasz się? A ona mówi tak. Położyłem na nią ręce, wziąłem ją za rękę, mówię chodź. I poszła ze mną naokoło kolumny Zygmunta. On nawrócił się natychmiast, ten facet. Konkubent jej. Natychmiast oddał życie Jezusowi, ona oddała drugie życie Jezusowi. Ona natychmiast uwierzyła moim słowom. Ja nie opowiadałem jej, że Jezus umarł za jej grzechy. Rozumiecie? Ja powiedziałem, że to nie jest Jezus. Właśnie spotkałaś go. O co chodzi? Ewangelia to jest coś więcej niż powiedzenie człowiekowi historii, którą się mówi w każdą niedzielę. W tysiącach kościołów katolickich w Polsce po 4 razy. Po 4 razy dziennie w każdym kościele katolickim w Polsce mówi się, że Jezus umarł za ludzkie grzechy i wstał z martwych. Co niedziela. 50 parę razy w roku, dotarując jeszcze inne święta. W tym kraju informacja, że Jezus umarł za ludzkie grzechy i wstał z martwych, rozumiecie, jest tak oczywista, OK? Jak to, że białe to białe, a czarne to czarne. Tu ludzie nie nawracają się nie dlatego, że nie mają tej informacji. Chcę, żebyście zrozumieli w ogóle miejsce, w którym my żyjemy. Ludzie w Polsce nie nawracają się nie dlatego, że nie znają informacji o śmierci Jezusa za ludzkie grzechy. Tu każdy, wierzący czy niewierzący, o tym wie. Ale nikt nie rozumie. Nieprawda. Wszyscy to rozumieją. Dlaczego w to nie wierzą? Nie wierzą w to dlatego, ponieważ ludzie wierzący w tym kraju nie stają w miejscu Chrystusa. Nie robią tego, co robił Jezus. Zobaczcie, jaka była różnica między tym, co mówił Jan, a co mówił Jezus. Jan mówił tak.
Ja nie czynię cudów. Ja nie jestem prorokiem. Sam będzie mocniejszy. To nie ja uzdrawiam. Posłuchaj, a tu przychodzi mocniejszy. I co mówi mocniejszy? Oto jestem. Dlaczego jest różnica między tym, co mówił Jan, a co mówił Jezus? Ponieważ Jan, on mówił, za mną idzie jakiś. To nie ja. A Jezus mówił, to ja. O to tu chodzi. W tym kraju nie potrzeba opowiadać ludziom historii związanej ze śmiercią i zmartwychwstaniem, bo to za mało. W tym kraju trzeba mówić do ludzi, we mnie jest Chrystus. Nazywam się tak i tak. Narodziłem się z Bożego Ducha w 2001 roku. Jest we mnie moc nieba. Podejdź do mnie, a zobaczysz, co się stanie z twoim życiem. Zaproś mnie do siebie, do domu, a zaprosisz samego Boga. Zmienię twoje życie. Jest we mnie Bóg. Wiem, jak żyć. Wiem, jak myśleć. Nauczę cię tego. On umarł za mnie. On umarł za ciebie. To się tak głosi Ewangelii. Dlatego jest napisane, kto was przyjmuje, nie przyjmuje. Nie przyjmuje. W żadnym miejscu Starego Testamentu nie znajdziecie takiego ustępu. Rozumiecie różnicę między Nowym Przymierzem a Starym? W Nowym Przymierzu Bóg jest zjednoczony z człowiekiem, który go głosi. W Starym Przymierzu Bóg był obok. I każdy opowiadał o Bogu obok. Dlatego Jan opowiadał o Bogu obok. Idzie za mną. Pytają, jesteś prorokiem? Nie. Jesteś Mesjaszem? Nie. No to trzeba ci głowę ściąć. W ogóle z Jana ludzie robią wielkiego człowieka. A Jezus powiedział tak, najmniejszy w królestwie mego Ojca jest większy niż Jan. Wiecie, czemu ja robię ściwy w głowę? Bo wtykam luz nie swoje sprawy. Bo wtykam luz nie swoje sprawy. Dlatego w głowę ściwy. To jest takie nieromantyczne. Takie dziwne. Wszyscy mówią Jan. A Jan był w więzieniu w takim stanie, że zapomniał to, co mówił w Jordanie, stojąc. W Jordanie mówił, ty jesteś baranek Boży, który gładzi grzech świata. A w więzieniu mówi, kto ty jesteś? I posyła swoich uczniów powiedzieć się, ty na pewno jesteś ten, o którym mówią, że ma przyjść. Ty. Zobaczcie, co on ma w ogóle w jakim stanie jest dusza jego. On już wątpi. On już nie jest pewny. Z tego wynika, jakby w ogóle nie znał. Rozumiecie? W ogóle? Tak, bo on nie rozpoznaje go prawidłowo. To jest jego kuzyn, młodszy od niego o 6 miesięcy. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle, kurczę. On ma impuls w pewnym momencie. Natomiast chcę zwrócić wasz wzrok na Jezusa, największego ewangelistę wszechczasów. Oto przybliżył się czas. Teraz, 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 nie jutro. Ludzie mówią, kiedyś się nawrócę. Ja mówię, nie wiem. Teraz! Teraz! Dlaczego teraz? Bo przybliżyło się królestwo. Gdzie to królestwo? Tu. Chodź do mnie. Dotknij się mnie. Porozmawiaj ze mną. Pomodlę się o ciebie. Zgódź się na to. Dowiedz się czegoś ode mnie. Chodź za mną. Chodź za mną, nie za Jezusem. Za mną, nie za Jezusem, bo nie ma innego Jezusa teraz przed tobą, tylko ten, który jest we mnie. Inny Jezus nie istnieje. Reszta to jest mrzonka. Ja nie wiem, czy spotkasz innego Jezusa. Oto przybliżył się czas. Teraz jest ten czas. Teraz Bóg cię nawiedza. Teraz. Chrześcijanie dają czas innym ludziom.
Jezus nie dawał. Rozumiecie? Nigdy. Jezus mówił teraz. Jak oni do Niego mówili potem, to on się odwracał i szedł dalej. Wiesz, do kogo szedł? Do tych, którzy przyjmowali teraz. Jezus nigdy nie interesował się kimś, kto mówił potem. Przyjdź do mnie później. Wiesz? Wpadnij później. Wpadnij później? Kto ja jestem? Babcia klozetowa? Czy Mesjasz? Wpadnij później? Problem polega na tym, z Kościołem w Polsce, że jest to tolerancyjna grupa ludzi, która pozwala światu, tak, na to, żeby świat mówił, przyjdę później. Do świata się idzie tak, jak szedł Mesjasz. Oto przybliżył się czas, dziś o 18:06, stoję przed Tobą w mocy Świętego Ducha, nazywam się tak i tak, wpuść mnie do swojego życia, a zrobię Ci robotę. Jakie Jezus miał w ogóle potwierdzenie i od kogo, że jest Mesjaszem? Wiesz. Żadne! Nikt nie mógł go potwierdzić. On powiedział tak. Ojciec składa o mnie świadectwo. Jego pytali, kto składa świadectwo o tobie? On mówi, ojciec. To był mistrz świata. To mistrz świata. Mistrz świata. Rozumiesz? Ty musisz się utożsamić z nim, jak głosisz Ewangelię. Jesteś jak on. I nic dla człowieka innego nie masz, tylko Chrystusa, który jest w tobie. Nic nie masz dla ludzi. Nie masz Chrystusa historycznego. Chrystusa, o którym opowiadasz, jest Jezus umarł za ciebie na krzyżu. U nas to chyba psy i koty nawet wiedzą, że Jezus umarł na krzyżu. Rozumiesz? No co to w ogóle? No, pamiętajcie, my żyjemy w Polsce. My nie żyjemy w jakimś w ogóle jakiejś Kambodży, czy w ogóle jakimś w ogóle jakiejś dziurze, gdzie w ogóle się, wiesz, oddaje cześć drzewom w ogóle, gdzie są szamani. Rozumiesz, o co chodzi? Taki nie... Nie, my w Polsce, w kraju, który określony jest w 99% jako kraj chrześcijański. Tu malutkie dzieci, rozumiesz, są chrzczone dnia 8. Od początku się ludziom wtłacza, ludzie znają katechizm, tak? Mogą w ogóle nic nie znać, a katechizm znają, w cudzysłowie. 10 przykazań, ojczy nas, zdrowaś Mario, wszystko mają wykute na blachę. I teraz o co chodzi? Natomiast oni nie posiadają realnego kontaktu z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że Kościół, tak, opowiada o Bogu z zewnątrz. Samą sprawiedliwość. Jezus umarł, a sobie powiem. Rozumiesz? I opowiada historię jakąś. My nie możemy opowiadać historii, ludzie. To nie tak. My nie jesteśmy bajkopisarzem. Okej? Okay? My musimy stawać przed ludźmi i powiedzieć, wam jest Chrystus. Ja go spotkałem. Ja. On siedzi teraz we mnie, wygląda mi przez oczy, działa przez moje ręce, jest w moim oddechu. Rozumiesz? Chodź do mnie. Posłuchaj tego, co mówię. Jestem mędrcem nad mędrcami. Rozumiesz? Jestem uzdrowicielem. Wypędzam demony. Jestem w stanie wyprowadzić cię z każdego nałogu. Jestem w stanie odpowiedzieć na twoje każde pytanie. Jestem w stanie poprowadzić cię w miejsce sukcesu. Jest we mnie Chrystus. Przybliżyło się do ciebie królestwo, bo ja stoję przed tobą, pełen Świętego Ducha. On nie idzie za mną. On mówi, co ty mi tam mówi? Ja was chrzczę wodą. On was będzie chrzcił Duchem Świętym. A Jezus mówi, nie. To ja jestem. Trzecia rzecz, o której mówi Jezus. Opamiętajcie się. Z czego się opamiętajcie? Z czego się opamiętajcie? Z niewybrania mnie. To nie jest opamiętajcie się jak u Jana. Opamiętajcie się z grzechów. Nie grzeszcie. Nie zabijajcie, nie cudzołóżcie, nie kradnijcie. Jezus ma wywalone na to, czy ktoś kradnie, cudzołożyć. Wiesz, o co chodzi? Dla Jezusa w ogóle nie ma żadnego problemu. Tutaj przywlekają jakąś dziewczynę, co w ogóle cudzołożyła, tak? Kto ją walić kamieniami, Jezus te palcem po siebie pisze, ty. Żyd ortodoksyjny, wiesz?
A ja mówię, a ty co powiesz? A ten podnosi w ogóle, człowieku, prawo w jednym palcu. Ej, autor prawa. Autor prawa. Kilka tysięcy lat temu. Rozumiesz? Na Synaju dyktował Mojżeszowi prawo. A on człowieku palcem po ziemi sobie pisze, wiesz? Mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Prostytutka wjeżdża do niego do domu, człowiek u faryzeusza siedzi, rozumiesz, ortodoksyjnego, religijnego człowieka. Prostytutka wjeżdża, człowieku rozbija flakon, nogi mu w ogóle włosami wyciera, w ogóle on je wyciąga, wiesz, pilik. A mówi, co ty robisz? On mówi, co? Kocha, to tak robi. A ty, Szymonie, czemu tak nie masz? On taki był. Rozumiecie? Opamiętać się. To znaczy uznać, że całe dotychczasowe życie nie miało żadnego sensu. My nie głosimy ludziom opamiętania z grzechów. My głosimy ludziom opamiętanie z jednego grzechu. Z jednego grzechu. Z grzechu samodzielności. Z grzechu życia bez Boga, z grzechu nieprzyjęcia Mesjasza, z grzechu niebycia wypełnionym Duchem Świętym, z grzechu niebycia nowonarodzonym z Bożego Ducha. Oto my głosimy opamiętanie z tego. Ludzie do mnie przychodzili i mówili tak, ale ja jestem dobrym człowiekiem, a mnie będzie tego w dom chodzi. Taka moja Ewangelia! Oto moja Ewangelia! Przyjąłeś Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela? Jest On Twoim Królem i Bogiem? Nie. Ja mówię, musisz się opamiętać. Ale jestem dobrym człowiekiem. Kiedyś jednemu takiemu głoszę, już taki był nerwach, w więzieniu mu głosiłem, taki stał, wie, kobietę uratowałem, mówi, rzuciłem się do wody, wyciągnąłem ją z wody. Ja mówię, pójdziesz do piekła na ratowniku za 5.12. Jest takie specjalne miejsce w piekle dla ratowników ratujących starsze panie. Rozumiesz? Co ty mi tutaj swoim w ogóle człowieku ratownik? Rozumiesz? On panią uratował. Opamiętajcie się, mówi. Jeżeli nie rozpoznaliście tego czasu i mnie jako królestwa, musicie się opamiętać. W ogóle tam jest, Ewangelia jest tak ortodoksyjnym uderzeniem. Rozumiecie? Tam nie ma w ogóle jednego miejsca na sentyment. W Ewangelii nie ma miejsca na sentyment. Jak ja w ogóle słyszę, jak ludzie głoszą, różni, no nie? Stoi, z twarzy wygląda podobny zupełnie do nikogo, załamany. Stoi gdzieś tam, to tak ludzie robią, religijni tam, ma jakąś potrzebę wyjścia gdzieś do uszenia, głosi, nie? Tak jest. Jezus was kocha. O co ci chodzi? W ogóle, ale o co chodzi? Jezus nas kocha. No tak, no normalne. To w Polsce jest normalne. Kto nas kochać, nas kochać, no jak nie Jezus. Oj, rozumiesz, bo Jezus nas kocha, no. Aleś nowość powiedział. No bo Bóg ma plan dla ciebie. Rozumiesz? To najwyżej gość powie tak jak mi król, proszę ciebie, powiedział, proszę ciebie. Mówi, tak słyszałem, że ma plan dla mnie. Mówi, bardzo chciałbym go poznać, bo mój jest gównowaty. Rozumiesz? Jedyną rzecz, którą może ewentualnie powiedzieć sobie. Ale to nie jest Ewangelia. Jezus w ogóle nie głosi, Bóg ma plan dla ciebie. Jezus tu nie przychodzi, mówi, Bóg cię kocha. Czy Jezus Chrystus raz w życiu powiedział, Bóg cię kocha? Znajdź to w Biblii. Jeden raz. Jeden. Ja nie chcę dwa. Bo ja nie znalazłem. 18 lat to czytam. No 18 lat Biblię czytam. We wszystkich możliwych przekładach po polsku, po innych języków. Nie rozumiem. Ja cały czas w ogóle co innego widzę, a co innego słyszę od ludzi. Ewangelia została przemielona, rozumiecie? I powstała papka. Kiedyś Hegel się modlił. Mówi, panie, dlaczego jakoś moja służba ustała? Tak się... A Bóg mówi,
No zacznij głosić moją prawdę. A to ja głoszę? Hegel. A Bóg mówi, to przeanalizuj, co ty głosisz. Tak przeanalizował, to się okazało, że mniej więcej 60% to głosi religię. Rozumiecie? 20% własne przekonania, tak? A 20% to jest prawda. Tu leżał i płakał. Bóg mówi, Kenneth, głoś moją prawdę, będzie dobrze. Zweryfikuj, co ty tam głosisz. Ludzie się dziwią. Wychodzą w prawdziwym, mój Jezus cię kocha. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Ludzie muszą być skonfrontowani z Bogiem w tobie. Ty musisz do nich wyjechać, obojętnie czy w indywidualnych rozmowach, czy w publicznych głoszeniach, czy w jakiejkolwiek innej formule głoszenia, bo to nie ma znaczenia, formuła głoszenia tutaj nie ma teraz znaczenia. Ty musisz wyjechać z prostą rzeczą, to teraz jest czas, w którym twoje życie może się zmienić. Przybliżyło się do ciebie królestwo, bo mnie spotkałeś. We mnie jest Bóg. Opamiętaj, bo żyjesz bez Boga. Nie znasz osobiście Jezusa jako Pana Zbawiciela. A ja mogę ci w tym pomóc, żebyś Go poznał. Bo ty się tak rozmawiałeś. Jest we mnie moc. Mogę cię uzdrowić, uwolnić, doprowadzić twoje życie do sukcesu. Chcesz? A nie człowieku, z której strony podejść? Jak my podejdziemy do człowieka? Jak my go obejdziemy? Co to jest? Mamy cię? Kurczę. No sorry. No gdzie ludzie? No jak? Przecież ewangelizowanie ludzi to nie jest patrzenie, jak ich podejść. Ten staje, Mesjasz staje, mówi, przybliżył się czas. Oto teraz jest ten czas. Królestwo do was przyszło. Opamiętajcie się, bo w ogóle nie znacie tego królestwa. I co? Wierzcie Ewangelii, wierzcie informacji. Czyli wierzcie temu, co ja teraz będę mówił. Wierzcie moim słowom. Ewangelia to nie jest wyrzucenie informacji. Jezus umarł za swoje grzechy, wstał z martwych w ciele dnia trzeciego, wstąpił do nieba, posłał swojego świętego ducha i dzisiaj każdy, kto w niego uwierzy, zbawiony będzie. Każdy, kto wyzna swoimi ustami, że jest Panem, zbawiony będzie. Halleluja! To się wiecie, po co to robi takie coś? W ramach terapii. Potrzebujesz przełomu, ja do ludzi mówię, potrzebuję przełomu, dałem mikrofon na ulicę, pokrzyczysz, stracisz twarz, w internecie objedzie cię ze 2000 ludzi, całkiem inny człowiek będziesz. Rozumiesz, reputację się szybko popsujesz, staniesz w punkcie zero i zaczniesz budować swoje życie jak trzeba. Rozumiesz, o co chodzi, ale to niekoniecznie jest jeszcze Ewangelia, co zrobiłaś. Najpierw zacznij od straty twarzy, będzie fajnie. Bez twarzy się lepiej głosi. Ewangelia Mateusza 10:9. Chcę wam taką jeszcze rzecz pokazać. Ewangelia Mateusza 10:9. Dobrze napisałem. Źle. Mateusz. Chyba nie. Źle wam mówię. Być może. Wiem, Łukasz! Łukasz. 10:9. Ewangelia Łukasza 10:9. Jeszcze raz, Łukasz. Ewangelia Łukasza 10:9. Tak jest, 10:9. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. A więc Ewangelia zawiera w sobie dwa elementy. Poselstwo i działanie. Zawsze. Poselstwo i działanie. Ewangelia to nie jest tylko poselstwo. To również działanie. A więc my głosimy Chrystusa i my prezentujemy Chrystusa. Chrystus w akcji. Chrystus w akcji. Uzdrawianie, uwalnianie, wszelka forma manifestacji cudów, to jest coś, co ma towarzyszyć twoim... Także ty proponujesz cuda. Ty proponujesz. Mówisz, chodź do mnie, potrzebujesz uzdrowienia, ja tu uzdrawiam. Nie mówisz, Bóg cię uzdrowi. Nie mówisz, proszę, bo ja będę mówił o uzdrowieniu, ja będę to tym uczył. Nie mówisz, proszę ciebie, tam Pan ci pomoże, choć ja tu jestem, Bóg jest we mnie. Tak? Ja się pomodlę, zmieni się twoje życie. Położę na ciebie moje święte ręce i wszystko będzie miało inny wymiar.
I teraz tak. Chciałbym, żebyście znaleźli list do Rzymian sobie. I ja będę tylko podawał wam wersety, a wy sobie potem bardzo proszę, żebyście to postudiowali dokładnie, a ja troszeczkę je poopisuję. List do Rzymian, pierwszy rozdział. Ja przeczytam 16 werset teraz. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku usprawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. No co bardzo ważną rzeczą jest, nie wstydzić się Ewangelii Chrystusowej. Wstyd. Pierwszy rozdział, 16 werset. To jest... Co? Dziękuję. Nie ma jednym z podstawowych wrogów twoich, to jest zawstydzenie. Zawstydzenie. Za zawstydzeniem stoją demony. One wmawiają człowiekowi, że powinien się krępować. Wszelkiego rodzaju skrępowanie, wszelkiego rodzaju dyskomfort emocjonalny przy głoszeniu Ewangelii jest związany z opresją demoniczną. Jeżeli odczuwasz zawstydzenie, skrępowanie, za tym stoją demony. Najczęściej są one związane z niskim poczuciem twojej własnej wartości. Wmawiają ci, że ty nie potrafisz głosić, że się do tego nie nadajesz, że najlepiej jakby to zrobił ktoś za ciebie. Wielu chrześcijan mówi, nie mam przekonania, żeby głosić Ewangelię. Muszę cię rozczarować, do głoszenia Ewangelii nie ma przekonania. Są takie dziedziny życia, w których nie ma przekonania. Ale jest dyrektywa, ci głoście. Wiecie dlaczego nie ma przekonania? Bo jest odgórna dyrektywa. Są pewne rzeczy, które są odgórnie określone. Na przykład ja nie mam przekonania, żeby sikać. W żadnym wypadku. Ja nie mam takiego wewnętrznego przekonania. Rozumiecie? Nie mam. To fizjologia. Są takie rzeczy w moim życiu, które wymagają przekonania, a są takie, które nie wymagają przekonania. I bardzo często ludzie, którzy są zawstydzeni, ulegają demonicznym siłom, mówią, wiesz, nie mam takiego przekonania i mam taki nacisk, to najwidoczniej nie jest od Pana, Pan chyba nie chce, żebym głosił Ewangelię. A co Pan chce? Żebyś co robił? To nie jest kwestia, co Pan chce, czy Pan, co Pan nie chce. Czy Ty uważasz, że posiadając lekarstwo na raka, którym sam się wyleczyłeś, nie powinieneś podać receptury innym ludziom? To kurczę, kto w tobie mieszka? To co ty masz w sobie, co powoduje, że zachowujesz lekarstwo na raka, którym sam się wyleczyłeś, dla siebie? Słownik Webstera nazywa to egocentryzmem. Sorry. To się nie mieści w gabarytach miłości. No tak? To nie mieści się w gabarytach miłości. My tutaj nie mówimy, bardzo przepraszam, o tym, jakie my mamy szczegółowe prowadzenia i do czego się ma przekonanie, do czego się nie ma przekonania. Tutaj jest sprawa życia lub śmierci. Uważasz, że trzeba mieć przekonanie, żeby ratować kogoś na przykład z płonącego samochodu? Albo żeby zrobić komuś w ogóle sztuczne oddychanie? To trzeba mieć przekonanie jakieś do tego? Nie mam takiego przekonania. Gwałci ktoś tam kogoś na ulicy, proszę ciebie, i nie mam przekonania, żeby zareagować. Nie mam przekonania. Włamuje się ktoś do czyjego domu, nie mam przekonania, żeby to. Nie, to nie mam przekonania. Nie? Ja widziałem, jak się złodziej włamywał do samochodu, przychodził i mówię, co mam robić? Poszedł? Mówię, rozumiesz? No, jakie to przekonanie? No idziesz się wydrzeć z drugiego końca ulicy, jakie to przekonanie? Będziesz kamienia rzucić w niego. No czemu nie? No rzuć w złodzieja, ale jak pójdzie. Kurczę, no to za przekonanie, kurczę, sami to tego. Jak ci się do chałupy ktoś by włamywał, to miałbyś jakie przekonanie? W ogóle myślałbyś o przekonaniu, czy wziąłbyś stołek w ręku i czekał na tego, aż będzie wchodził. No. Nie, no kurczę, no to... Rozumiecie, że to Bóg nie ma, my szukamy kwadratowych jajc, bo takich nie było dylematów nigdy. Oni, wiecie, że ci pierwsi ludzie to nie mieli takich dylematów. Oni byli tak przesiąknięci takimi fundamentalnymi rzeczami, że nie mieli dylematów.
Oczywiście przekonanie istnieje również do głoszenia Ewangelii. Gdzie głosić, komu głosić, jak głosić. To wszystko przekonania, tak? Ale nie czy głosić. No nie ma przekonania, czy głosić. No nie ma takich przekonań. Ale a jeżeli jest zawstydzenie, jeżeli jest problem, no to kto go odczytaj, że to jest zawstydzenie, bo tu jest napisane, ja nie wstydzę się Ewangelii Bożej, bo kim? Czym ona jest? Mocą Bożą, bo Ewangelia jest mocą Bożą. Czyli ja głosząc Ewangelię uwalniam moc. Ja nie muszę składnych słów mówić. Rozumiesz, o co chodzi? Czy ty uważasz, że ty musisz powiedzieć jakiś poprawny teologicznie w ogóle traktat, żeby ktoś się nawrócił do Jezusa? Ty musisz powiedzieć do człowieka prostą Ewangelię. To, co ciebie zbawiło, zbawi jego. Naprawdę. Wiesz, trwa dobre świadectwo? 3 minuty. Minutę mówisz o tym, jaki byłeś kiedyś, minutę mówisz o tym, jak spotkałeś Jezusa i minutę o tym, co się stało z tobą po spotkaniu Jezusa. 3 minuty. Rozumiem. W 3 minucie mówisz, jest we mnie moc, jest we mnie Duch Święty, teraz jeżeli położę na ciebie rękę, tak? I pomodlę się, to zniknie problem. Mówię, masz jakiś problem? Chcesz, żebym się pomodlił? Weź wprowadź tego człowieka w zażenowanie. Niech on się wstydzi, że nie zna Jezusa. Niech on się zawstydzi. Kiedyś biegnę, bo deszcz padał. Biegnę tak szybko. Taka wychodzi kobietka ze sklepu. Podleciała mi do niej, zapojęła za ramiona, mówię, czy pani w ogóle wie, że Bóg żyje? Ona stoi, a kim pan jest? Ja mówię, nieważne, kim ja jestem. Ważne, czy pani wie. Ona mówi, no nie wiem, to niech pani posłucha, Bóg żyje, jest we mnie. On naprawdę żyje, on panią bardzo kocha. Ona stoi się, patrzy na mnie. Ja mówię, czy pani w to wierzy? Ona mówi, wierzę, to też na mnie pada cały czas. I na mnie też. Ona mówi, wierzę. Ja mówię, niech pani teraz przyjmie Jezusa, ale ja przyjmuję. Ja mówię, halleluja, ona zaczęła się śmiać. Ja poleciałem na niej. Tak mówię, co to było? Ja wolę Ewangelię jego śpię. Trwało to wszystko może minutę. Przed sklepem spożywcie. I poleciłem dalej. Ona była szczęśliwa. Usłyszała Ewangelię. Wykrzyczał jej ktoś ją w twarz na środku ulicy. To była niezapomniana rzecz w jej życiu. Wiecie? Pierwsi ewangeliści nie zadawali sobie pytań, czy był w tym Duch Święty. Nigdy. Wiecie czemu? Oni wiedzieli, że był. Bo gdzie się oni pojawili, tam był on. Posłuchaj mnie teraz. Tam, gdzie ty się pojawisz, tam jest Duch Święty. Nie ma czegoś takiego, że go nie ma. To są herezje religijne. Załadowane ludziom do głowy. Duchy zawstydzenia za tym stoją. I mówią, ciekawe, czy będzie działał Duch Święty. Zamknij mordę, diable. Zamknij mordę. Ja nawet jak puszczam bąki, to wychodzi cudowna Boża łaska. Bo we mnie jest Duch Święty. I w tobie jest Duch Święty. Jak ty głosisz prostą Ewangelię, to działa Duch Święty. Bo to jest Jego Ewangelia. To jest Ewangelia Boża. To Jego Ewangelia. Ty nie głosisz swojej Ewangelii. Ty głosisz Jego Ewangelię. Ty nie możesz w ogóle mieć takich pytań w głowie, bo to jest demoniczne. Czy to na pewno Bóg? Jak ty będziesz komuś opowiadał o filatelistyce, to ty się możesz zastanawiać, czy to Bóg. Ale nie, jak ty będziesz głosił Ewangelię Bożą. Nie, jak ty postawisz człowieka przed faktem, że on, jak nie zna Jezusa, to idzie do piekła. Ty nie możesz sobie tych pytań zadawać, bo to duchy zawstydzenia za tym stoją. Ewangelia Boża jest mocą. Dla każdego, kto wierzy, a więc nie twoja sprawa, czy ktoś wierzy. Rozumiesz? Nie twoja rzecz, czy ktoś wierzy. Ty masz głosić Ewangelię Bożą, bo ona jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. Ty się nie pytasz. Ty głosisz. Rozumiesz? Prosto, krótko, jasno. Dlaczego mówię, że istnieje pojęcie Ewangelii według świętego Pawła?
No bo to święty Paweł napisał list do Rzymian i on pokazuje kilka ciekawych etapów. Po pierwsze, między 1.18 a 3.20 1.18 a 3.20 święty Paweł, a tutaj jest głoszona Ewangelia Boża, zaznaczam, wykazuje grzech. Co robi Paweł na początku? Nie mówi do Rzymian, że Bóg ich kocha. Zgadza się? Tylko przez od 1.18 do 3.20, tak? To jest przez dwa rozdziały, wykazuje grzech. Komu? Żydom i nie Żydom. Wykazuje poganom, czyli nie Żydom, w tym wypadku nazywa ich Grekami na przykład, prawda? Wykazuje odstępstwo. Odstępstwo. I wykazuje też, przepraszam, Żydom wykazuje odstępstwo, a nie Żydom wykazuje samą sprawiedliwość. Pokazuje Żydom, że tak naprawdę oni nie wierzą w tego Boga, którego religijnie wyznają, i pokazuje nie Żydom, że opierają się na swojej własnej sprawiedliwości, w związku z tym też tego Boga nie znają. Żydzi w tym wypadku są tutaj symbolem religijnych ludzi. Nie Żydzi, czyli Grecy, są symbolem ateistów, czyli ludzi, którzy w ogóle nie interesują się żadną religią. Jaki jest problem ludzi religijnych? Ludzie religijni są hipokrytami. Ponieważ oni mówią o tym, że jest Bóg, że Bóg żyje, że Jezus umarł za grzechy ludzi, ale sami tak nie żyją. Nie żyją zgodnie z tym, co mówią. A więc oni są odstępcami, kłamcami, oszukującymi samych siebie. Nieodrodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, którzy twierdzą, że znają Boga. Tak jak Żydzi w Izraelu za czasów Jezusa i Pawła. No i mamy też pogan, którzy uważają, że są samosprawiedliwi. Jesteśmy dobrzy, jesteśmy porządni. Te dwie grupy ludzi będziesz spotykał w swoim życiu. Będziesz spotykał ludzi religijnych w tym kraju, którzy będą mówili do ciebie: chodzę do kościoła, jestem katolikiem, wszystko jest ze mną pięknie. I ty będziesz mu głosił Ewangelię Bożą. Będziesz mu mówił: nie jest z tobą pięknie. Nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wiecie, słowo Pan to jest ciekawe słowo w ogóle, jak sobie to zbadacie. Bo to jest, tak najprościej przetłumaczyć, uzurpator, tyran. Pan to nie jest ktoś taki miły gość. Pan jest dziś opamiętek. Tak. Tutaj Pan to jest określenie uzurpatora, tyrana. Czyli w ogóle uznanie Jezusa za swojego Pana, to oznacza, że zakładasz sobie samodzielnie smycz na szyję i podajesz jemu drugą część. I mówisz do niego: prowadź mnie teraz. I wiesz, jak do ciebie religijny człowiek mówi: ja uznaję Jezusa jako Pana. Ja mówię: ty, hipokryto, ty. I nie wolno ci się bać tak mówić. Mówi: kłamiesz. Opowiedz mi, jak oddałeś mu swoje życie. Ja zawsze byłem nawrócony. A diable, mam cię. Nie bój się tak, bo od tego się zaczyna Ewangelia. Wykazuje się grzech, czyli błąd. Ja staję często i mówię do ludzi: jesteście w błędzie, a ja nie. Dzisiaj stoję przed wami. Jestem źródłem życia. Poznałem Jezusa osobiście. Spotkałem Go. Nikt mi o Nim nie opowiedział. Między 3.21 a 3.30 Paweł dopiero właśnie po wykazaniu grzechu zarówno ludziom religijnym, jak i niereligijnym, mówi o zastępczej ofierze Jezusa, mówi o łasce Bożej i pokazuje, że uzyskuje się to przez wiarę. A więc kiedy już pokazał tym ludziom, że oni są niewierzący, nawet jeśli niektórzy z nich twierdzą, że są wierzący, to teraz pokazał im szybciutko co? Drogę. Czyli pokazuje im Jezusa. I ta miłość Boża, to ona w tym się właśnie zawiera. Bo to nie jest kwestia sloganu: Bóg cię kocha. Bo slogan: Bóg cię kocha, nic nie znaczy.
Ale kiedy ludzie słyszą, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy, abyś nie poszedł do piekła, jest to łaska Boża, czyli niezasłużona przychylność. Nie musisz na to zasłużyć. I wystarczy, że w to uwierzysz. To robisz to, co Paweł zrobił między 3.21 a 3.30. W 4 rozdziale święty Paweł w liście do Rzymian wykazuje, co to jest wiara. I ty musisz umieć ludziom powiedzieć, co to jest wiara. Bo ludzie się będą ciebie pytać, a co to znaczy uwierzyć? I ty musisz umieć powiedzieć. Mówi, wiesz, uwierzyć to znaczy, że bierzesz tą prostą informację o tym, że on umarł za twoje grzechy i że wstał z martwych i przyjmujesz ją jako pewnik, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Rozumiesz? On będzie do ciebie mówił, ale ja przyjmuję Pana Jezusa w opłatku. A ty mówisz, wiesz, ale opłatek widać. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. To się tak rozmawia z ludźmi. Czyli ty musisz umieć wykazać, czym jest wiara. W 5 rozdziale, w 1 wersecie, Paweł pokazuje skutek nawrócenia. I skutkiem nawrócenia jest tylko jedna rzecz. Pokój z Bogiem. My nie mówimy do ludzi na dzień dobry takich rzeczy. Jak ty oddasz życie Jezusowi, to twoje życie będzie lepsze. Bo ja nie wiem, czy ono będzie lepsze. Bo to, czy życie będzie lepsze, czy nie będzie lepsze, to nie zależy od oddania życia Jezusowi. No i wszyscy o tym wiemy, że można oddać życie Jezusowi, a wcale nie myślę, czego. Można mieć gorsze nawet. No. Taka jest prawda. Może być trudniej, może być gorzej, proszę ciebie. Natomiast, wiecie, zmiana naszego życia jest ściśle związana ze współpracą z Duchem Świętym, a nie z tym, że przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I nie możemy ludziom opowiadać takich głodnych kawałków pod tytułem, tak? Jak przyjmiesz Jezusa, to będziesz szczęśliwy. Na niektórych chrześcijan, jak tak popatrzą, na tych, co głoszą, wiesz, o co chodzi, to nie daj Boże. Oni w ogóle nawet nie wyglądają jak szczęśliwi. Czasami ludzie głoszą, mówią w ogóle, opowiadają z taką pasją o tym, jak żyli kiedyś. Potem mówią, a potem poznajmy Jezusa i go zmieniają. Więc teraz jestem normalny. Taki. Mówi, Pan Jezus zabrał mi papierosy. No grubo. Pan Jezus mi papierosy zabrał. Pan Jezus mnie uwolnił od pornografii. Wiesz, o co chodzi? A ludzie się patrzą na nich. Mówią, w ogóle, wiecie, my naprawdę głosimy do mas ludzi. Ja w ogóle patrzę czasami na twarze ludzi, tych, co, tak, co patrzą, wiesz, czasami ktoś głosi, ktoś spojrzy, ja mówię, o Boże, kochanie, mówię, ja sobie wyobrażam, co myślą niektórzy, nie? Ja mówię, ludzie, to nie tak działa, nie? Nie możemy ludziom opowiadać takich rzeczy, no. Mamy jedną rzecz do powiedzenia ludziom, pojednaj się z Bogiem. Dlaczego? Bo zginie. Ja ci w ogóle nie proponuję układu wymiennego żadnego. Ewangelia to nie jest w ogóle handel wymienny. Przyjmij Jezusa, będzie ci lepiej. Ja nie chcę, żeby ci było lepiej. Ja nie jestem Unicef. Rozumiem, o co chodzi. Ja się nie zajmuję takimi sprawami. Ja się zajmuję tym, żebyś nie poszedł do piekła. Jesteśmy głosicielami życia, a nie głosicielami dobra. Zostawmy orkiestrze świątecznej pomocy, głoszenie dobra, oni są w tym dobrze. Zbierają kasę przy ciebie, robią różne rzeczy ludziom, niech oni im tam robią. Rozumiesz? Oni się dobrem zajmują. Dobrem się zajmuje, proszę ciebie, pół ziemi i kawał piekła. My się zajmijmy życiem. Życiem. My mamy ratować ludzi od piekła, a nie od problemów życiowych. Rozumiecie? My nie możemy ludziom mówić w ogóle, przyjmiesz Jezusa, będzie ci lepiej. Albo przyjdź do kościoła, będzie fajnie. Jak przyjść do kościoła, będzie fajnie, jak nie jest człowieku 90% zaburzonych ludzi w tym kościele. Jeszcze nie spotkałeś takiej grupy, człowieku. Przecież zaraz ci proszę, mnie będą chcieli wszyscy wystawić do pionu, rozumiem, bo będą chcieli być lepsi niż ty. Bo gwiazda najlepiej błyszczy w ciemności. Jak ci wykażą, że jesteś gorszy, to się będą lepiej czuli, rozumiesz, no. Bo pół kościoła na terapii. Kurczę, nie powiem ludziom, chodź do kościoła, będzie ci lepiej. Ja ci powiem, chodź do kościoła, będzie prawdziwie, ale nie lepiej. Ja nie wiem, jak będzie.
5:1. Skutek nawrócenia. Pokój z Bogiem. My musimy prezentować Boga jako ostateczną wartość. Ktoś, kto nie jest pojednany z Bogiem, jest skazany obligatoryjnie na śmierć. Bóg nie ma nad sobą zwierzchnika. Ktoś, kto nie pojedna się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, ma to zamiatane na wieki. My nie mamy do ludziom nic więcej do zaoferowania ponad to. Reszta później, tak, ale nie teraz. Ktoś mówi, co ja będę miał z tego, że oddam życie Jezusowi? Nie zginiesz, chłopie, nie zginiesz. Mało? To mało? No sorry. No mało? Weź człowiekowi, co może człowiekowi, na przykład chory na raka leży, umiera, co ty możesz mu obiecać? Człowieku, tak, żeby, dokładnie, żeby cię mniej bolało w ogóle, wiesz, że to chodzi. Gość by chciał żyć może. Rozumiesz? Między 5:6 a 5:21 dopiero teraz jest uruchamiany system wymiany krzyżowej. Czyli tak, mówimy, wszelkie zło należne nam z uwagi na naszą grzeszność spadło na Jezusa. Wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam. Jest dla nas zdrowie, siła, pieniądze, wszystko. Ale kiedy? Kiedy my zrozumiemy, że najważniejszy jest pokój z Bogiem. Jak to mówił mój znajomy, reszta wymiany krzyżowej to skutek uboczny. Skutek uboczny. Jezus umiera na krzyżu przede wszystkim, żeby uratować ludzi od piekła. A reszta to skutek uboczny. Nie głosimy skutku ubocznego jako pierwotypu, bo to nie będzie Ewangelia Boża. Rozumiecie, dlaczego bardzo mi zależy, żebyśmy rozumieli, jak to się hierarchicznie układa, co ludzie muszą słyszeć. Jak w nas to musi być poukładane. To nie znaczy, że ty nie możesz powiedzieć do kogoś na dzień dobry, Bóg cię kocha. Możesz powiedzieć wszystko, co chcesz. Możesz dzień dobry powiedzieć po armeńsku. Jeżeli to w ogóle coś da. Jeżeli to jakiś przyniesie skutek. Jeżeli się wbijesz gdzieś tam. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi o to, żebyś w sobie miał poukładane priorytety. Jak to się robi? Że młotek to się trzyma za trzonek, a nie za to żelazne. Rozumiesz? Bo to inaczej się ciężko będzie biło. Musi być dźwignia. Między 6:1 a 6:14 jest opisane to, co się stanie, gdy uwierzysz i oddasz mu swoje życie. I ty możesz wtedy człowiekowi w ogóle szereg rzeczy opowiadać. Jak to będzie też dobrze, jak to może być tak, jakie to rzeczy uzyskasz. Super! Możesz, jak ty masz czas na to, żeby ludziom opowiadać o tych rzeczach, to opowiadaj. Dawaj tysiące swoich świadectw. Jak to ci się życie pozmieniało, jak to super teraz jest, jak to się zaprzyjaźniłeś, jak... ale to tutaj dopiero gdzieś. A między 8:31 a 8:39 Paweł pokazuje, że miłość Boża dostępna jest dla nas dopiero w Chrystusie. 10:31? Tak, 8:31 do 8:39. Boża miłość dostępna tylko w Chrystusie. Pamiętajmy, żeby w naszej Ewangelii było zawsze podniesione to, że Chrystus jest jedyną drogą do Ojca. Że tylko w Chrystusie Bóg kocha człowieka. Że poza Chrystusem Bóg jest niedostępny dla ludzi. Często ludzie rozmawiali ze mną, mówili, wiesz, ja rozmawiałem z Bogiem. Ja mówię, w ogóle nie rozmawiałeś nigdy z Bogiem. W ogóle z Bogiem nie rozmawiałeś. Ty Boga nie słyszysz, nie widzisz, nie odczuwasz, nie masz nic wspólnego z Bogiem. A skąd ty wiesz? Ja mówię, bo nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, stąd to wiem. Inni dają, mówili, ja się modlę. Ja mówię, ty się nie modlisz, ty bluźnisz. Ty tam paprasz coś sobie pod nosem. A w mojej Biblii jest napisane, że ofiara bezbożnika jest obrzydliwością dla Boga. Jakieś tam obrzydliwości. O! Ja mówię, tak! Ględzisz coś pod nosem, ty się nigdy nie modliłeś. Skąd ty wiesz? Bo ty, mówię, nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ty w ogóle nie wiesz, co to jest modlitwa. Nic nie wiesz. Bo żeby cokolwiek wiedzieć i doświadczyć z Bogiem, trzeba najpierw przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bo Bóg jest dostępny tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem Boga nie ma dla ciebie. Boga nie ma i nigdy nie miałeś z Nim kontaktu. Jak miałeś jakiś kontakt, to miałeś kontakt ze swoją duszą,
albo z jakąś demoniczną siłą. Rozumiesz? Obojętnie, gdzie ty byłeś i co robiłeś. Ale ja widziałem cuda, mówię, uspokój się, cuda. Ludzie, w Indiach buddyści wskrzeszają zmartwych w klasztorach. Jak czym my mówimy? Bez przesady. Przecież my musimy zrozumieć, że Ewangelia, ona musi być podana w takiej formule, w jakiej ona jest. Nam nie wolno z tego wychodzić. Od nas kupa ludzi poodwracała się dlatego, że mamy ortodoksyjne podejście do Chrystusa. Ja w ogóle nie przyjmuję do swojej wiadomości niczego, bo nie mam na to żadnych argumentów, że poza Chrystusem istnieje jakikolwiek kontakt z Bogiem. U kogokolwiek i kiedykolwiek. Rozumiecie? Takiego czegoś nie ma. Bo wtedy okazałoby się, że Jezus się pomylił. Albo to kłamca. Tak. Albo był niewystarczający. Albo był niewystarczający. Że to, że mówił, że On jest drogą, jedynymi drzwiami i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Niego, to okazało się, że On musi być paranoikiem w związku z tym. Bo to musiało być paranoje. I ludzie mówią, ja doświadczam miłości Boga. Ja mówię, ty nic nie doświadczasz. Żadnej miłości Boga. Ja tak dobrze się czułem, wiesz. Nie? Mówię, żeby wydzielić sobie endorfinę w mózgu, to są na to setki sposobów. Wystarczy, że się wygadasz, komuś się lepiej poczujesz. Często ludzie na przykład mówią, no się modliłem. Ja mówię, wygadałeś się. Gdzie? W eter. I ci spadło ciśnienie, no to proste. Rozumiesz? Nie trzeba być wierzącym, żeby iść w ogóle na łąkę i krzyczeć, Panie Boże! I w ogóle wykrzyczeć może swoje rzeczy i wrócisz, ci będzie lżej. Drugiemu człowiekowi się wykrzyczysz i ci będzie lżej. Wypłaczesz się i ci będzie lżej. Wiesz o co chodzi? A ręką w ścianę przywalisz i ci będzie lżej. Emocje nie mają nic wspólnego z poznaniem Boga. Bóg jest dostępny tylko w Chrystusie i w naszej Ewangelii to musi być jasno określane. Jak sobie to będziecie umieli poukładać, to to będzie wielką rzeczą dla was. Proszę was o to, bo to naprawdę jest coś, co zmieni wasze podejście do drugiego człowieka. Porozmyślajcie o tym, posłuchajcie sobie kilkakrotnie jeszcze tych rzeczy na temat Ewangelii. I w ogóle spróbujcie w ten sposób w ogóle zacząć mówić. A za jak będziemy robili kolejną szkołę, to ja będę chciał, żebyście mogli, żebyśmy sobie po prostu troszkę poćwiczyli. Tutaj w naszym gronie. Proste rzeczy. A poselstwo ewangelizacyjne. Tu jak tu jesteśmy. Powiedzenie świadectwa w 3 minuty. Rozumiesz? Zobaczysz, jak łatwo można to robić. A zobaczysz też, jak musisz się przeciwstawić duchom zawstydzenia. Zobacz, jaki jest opór przed prawdziwą Ewangelią. To opór jest. Przed prawdziwą Ewangelią jest opór. Przed takim czymś tam wiesz, byle jakim, to nie ma żadnego oporu. Przed prawdziwą Ewangelią jest opór. My nieraz widzieliśmy, jeszcze chwilę powiem wam, byliśmy na przykład kiedyś w jednym mieście z takim jednym muzykiem, takim znanym tutaj chrześcijańskim, robiłem ewangelizację, znaczy tam jeszcze dużo innych było ludzi w to zaangażowanych i oni stali tam, głosili Ewangelię, nie? Śpiewali, głosili Ewangelię i my z Agatą przychodziliśmy tam też, my akurat chodziliśmy z takim głośnikiem, głosiliśmy tam na rynku i tam do nich zaszliśmy. I tam oni, tam ktoś tam ich słuchał, tam jakieś tam osoby się bujały, w ogóle taka w ogóle atmosfera. Ja sobie mówię, to ja teraz pogłoszę. Zacząłem głosić, od razu się zaczął taki dym, od razu. Ja tylko wziąłem mikrofon, zacząłem głosić Ewangelię. Natomiast tak, gość wyjrzał przez okno, tak, i rozkręcił na cały zycher w ogóle muzykę hip-hopową z przekleństwami, tak. Tu od razu zaczęli ludzie, co tutaj się dzieje, to tam cały czas jest koncert chrześcijański.
A tutaj raptem się pytam, co tu się dzieje. Tak? Tu po policję pójdziemy do tego w ogóle. Dym pierwszej linii, tak? Ja stałem przed ten mikrofon, przekląłem ten sprzęt, wybuchł mu, spalił się. Jak ten sprzęt mu się spalił w tym oknie, to dym się zrobił jeszcze większy. Rozumiecie? Dlaczego? Bo Ewangelia Boża, tak? Ona w ogóle jest jak kij w mrowisko. Od razu demony, które gdzieś tam sobie krążą, rozumiesz? Bo demony lubią chrześcijańskie piosenki śpiewać. Bardzo. Rozumiesz? Tak. I się tak kiwają do ciebie. Jezus żyje, halleluja. I one się tak kiwają, bo one lubią. To są faktycznie takie miłe, religijne duchy. Rozumiesz? Im jest dobrze z tym. Koi to, ich to koi. Rozumiesz? Rezanie, głosisz Ewangelię, patrzysz, nie wiesz, dwóch meneli stoi koło ciebie. Oni w namaszczenie wchodzą, menele. Jest im dobrze tam. Przyłowasz kiedyś na ulicę, jest namaszczenie silne. Menel przychodzi i z tym posili, postoi sobie. Czasami nawet dwie godziny. No, i on nic nie robi. W ogóle jest tam postaj, bo mu jest dobrze. To koi w ogóle jego wnętrze. Wiesz, o co chodzi? Wie. Natomiast, kiedy ty zaczynasz głosić realnie w mocy Ewangelię Bożą, coraz silniej i systematycznie, tak? No to diabeł zaczyna szaleć.